Dzień dobry kochani, w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na drugą część dotyczącą mojej jesienno-zimowej pielęgnacji. Tym razem opowiem Wam o pielęgnacji wieczornej. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą wszystkie kosmetyki, które zaraz Wam pokażę. I zaczynamy oczywiście od pierwszego etapu pielęgnacji, jakim jest demakijaż, dokładny demakijaż. I w tej kwestii tak naprawdę nic się nie zmienia, bo jak wiecie, ja stosuję zasadę dwuetapowego oczyszczania skóry. Czyli najpierw oczyszczam oczy, zmywam moje oczy i usta, następnie skórę twarzy i szyi, później myję skórę jeszcze dodatkowo jakimś delikatnym preparatem oczyszczającym oraz wodą. I w ostatnim czasie do tego pierwszego etapu stosuję ten oto płyn micelarny z Bielendy i jestem z niego absolutnie zadowolona. On ma naprawdę bardzo fajny skład. Tutaj mamy formułę 3 w 1, czyli oczyszcza, odświeża, usuwa makijaż. I w przypadku takiego mojego dziennego makijażu, kiedy nie nakładam zbyt dużo tych produktów na moją skórę, nie stosuję jakichś ciężkich podkładów, nie używam wodoodpornego tuszu do rzęs, ten preparat sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak jak już powiedziałam, on ma ciekawy skład. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, których moglibyście się obawiać. Oczywiście mamy w składzie glicerynę, mamy trehalozę, wodę, która jest bazą tego preparatu. Mamy również konserwanty, ale tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo fajny płyn micelarny. On nie podrażnia mojej skóry wrażliwej. Raczej nie stosuję go do zmywania oczu, ponieważ zdarzyło mi się parę razy, że gdzieś tam delikatnie mnie podrażnił, podrażnił moje oczy, więc staram się go nie używać w tej okolicy, ale za to świetnie sprawdza się do zmywania twarzy. Natomiast jeśli chodzi o skórę wokół oczu, jeśli chodzi o taki demakijaż oczu, to ja już od wielu, wielu lat używam jeden produkt, którym jest Clinique Take the Day Off, ten słynny, kultowy balsam. U mnie sprawdza się rewelacyjnie i też w takie dni, kiedy właśnie nagrywam lub też mam mocniejszy makijaż, gdzieś wychodzę, ten podkład też jest mocniejszy, to wtedy zamiast płynu stosuję Take the Day Off, cudownie rozpuszcza mi makijaż, nie podrażnia mojej skóry wrażliwej, tutaj nie mamy żadnych zapachów, więc też uwielbiam do niego wracać i powiem Wam, że nawet nie wiem, ile opakowań tego produktu zużyłam w ostatnich latach, ale to jest takie moje must have. On nie jest najtańszy, chociaż z tego co widziałam, chyba na stronie Sephory jest w tej chwili w bardzo fajnej promocji, ale jest o dużej pojemności i na bardzo długo starcza. Tak jak wspomniałam na początku, drugi etap mycia, oczyszczania mojej skóry to jest obowiązkowo jakiś preparat oczyszczający o delikatnym składzie, który też mieszamy z wodą, bo jak wiecie, woda najlepiej oczyszcza naszą skórę ze wszelkich zabrudzeń, ale też pozostałości płynów micelarnych i w tym celu stosuję dwa produkty. I teraz tak. Pierwszy produkt jest u mnie nowością i to jest pianka od marki Eisenberg z linii Start. Pianka oczyszczająca o bardzo delikatnej, przyjemnej formule, która niesamowicie pięknie pachnie. Ja sobie tę piankę stosuję już od jakiegoś czasu i powiem Wam, że jestem z niej zadowolona, natomiast nie mogę wyrazić pełnej opinii jeszcze na jej temat, na pewno recenzję tego produktu znajdziecie na moim blogu. We wrześniu stosowałam piankę od Bandy, o której Wam opowiadałam w porannej jesiennej pielęgnacji, tamta pianka już mi się skończyła, dlatego też przeszłam na piankę od marki Eisenberg, ale mam tutaj też drugą piankę, już znacznie mocniej oczyszczającą, ponieważ jest to pianka, która w składzie posiada 15% kwas glikolowy. I to nie jest pianka do codziennego stosowania. Ja ją używam raz, maksymalnie raz w tygodniu, kiedy chcę zrobić takie mocniejsze oczyszczanie mojej skóry. I to jest kosmetyk, do którego wróciłam kolejny raz. W zeszłym roku go stosowałam. Marka Dermaceutic, która jest znana z kosmetyków o wysokich stężeniach substancji aktywnych i nie tylko, po zastosowaniu tej pianki odczuwamy na skórze mrowienie i jest to efekt naturalny działania kwasu glikolowego i zaznaczam po raz kolejny, że kwas glikolowy nie jest kwasem, nie jest substancją aktywną do każdego typu skóry, on się absolutnie nie nadaje do cer naczyniowych, bardzo, bardzo wrażliwych,
podrażnionych, jak również dla osób, które posiadają cerę z trądzikiem różowatym. Więc Wy tego produktu stosować nie możecie, natomiast w przypadku innych cer, takich jak mieszana czy też tłusta, kwas glikolowy sprawdza się bardzo fajnie złuszczająco. I to jest, tak jak mówię, pianka złuszczająca, głęboko oczyszczająca do nie do codziennego stosowania. Także mam dwa preparaty oczyszczające, piankę od Eisenberga, którą aktualnie stosuję i piankę, którą zaczęłam stosować na początku września, maksymalnie raz w tygodniu. Po oczyszczaniu, po umyciu mojej skóry, po takim pełnym demakijażu muszę ją teraz stonizować, ponieważ zastosowałam wodę, która zmienia moje pH i muszę chwycić po tonik, lotion, hydrolat, taki produkt, który przywróci naturalne pH mojej skóry. I od 3-4 miesięcy regularnie sięgałam po ten oto kosmetyk z marki Origins Mega Mushroom Relief and Resilience, czyli taki nawilżający, kojący, wyrównujący pH lotion tonik o bardzo ciekawym składzie. I tutaj między innymi znajdziemy olejek pomarańczowy, mamy olejek lawendowy, wyciąg z ogórka, bardzo fajne ekstrakty i to, co wyróżnia ten kosmetyk, to są również wyciągi z grzybków. Grzybki, które stają się coraz bardziej popularne, jeśli chodzi o pielęgnację, a mają bardzo fajne właściwości nawilżające. I tak jak mówię, zużyłam już kilka opakowań tego lotionu, jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Jego recenzję również znajdziecie na moim blogu, natomiast postanowiłam, że to będzie już ostatnie opakowanie i mam gdzieś mniej więcej już na samym końcu jeszcze ten produkt, a teraz chciałabym przejść do czegoś nowego, czegoś innego i tutaj zastępcą tego lotionu będzie mgiełka do twarzy od Mario Badescu, która w składzie ma między innymi aloes, różne roślinne wyciągi, ale też wodę różaną. Już Wam mówię, tak, na trzecim miejscu znajduje się sok aloesowy, mamy ten ekstrakt z róży, mamy tutaj wiele fajnych innych ekstraktów, na przykład z gardenii, oczywiście mamy tutaj też zapachy, są też konserwanty. Zobaczymy, jak ten produkt się sprawdzi. Powiem Wam, że miałam już wersję fioletową i taką lawendową i nie byłam z niej zadowolona. Stosowałam też mgiełkę ogórkową, która była dobra, ale tak naprawdę nie wiem, czy warta swojej ceny, bo nie zauważyłam nic specjalnego na mojej skórze, a teraz postanowiłam, że wypróbuję jeszcze tę wodę różaną, tę mgiełkę różaną z aloesem. Zobaczymy, jak się sprawdzi, mam nadzieję, że dobrze. Jeśli po raz kolejny okaże się, że nic ten produkt nie robi, to na pewno do marki Mario Badescu nie wrócę. No ale widzicie, tonizacja to jest obowiązkowy krok, jak również dobre oczyszczenie mojej skóry w wieczornej pielęgnacji. No i teraz przejdziemy do preparatów pielęgnujących. Jesień i zima to jest dla mnie taki okres, kiedy sięgam po mocniejsze substancje aktywne, natomiast wprowadzam je do mojej pielęgnacji stopniowo, bo to jest bardzo ważne, żeby też nie przedobrzyć, nie używać zbyt dużo różnych mocnych substancji aktywnych, ponieważ skóra tego nie lubi. Skóra musi mieć czas na to, żeby pracować, musimy też tak komponować naszą pielęgnację, żeby nie zaburzyć tego jej naturalnego rytmu pracy, ale też nie zniszczyć naszego hydrolipidowego płaszcza ochronnego, który chroni właśnie naszą skórę w ciągu dnia przed różnym działaniem substancji atakujących naszą skórę z powietrza, ze środowiska, bakterii i całej reszty. Moje ulubione słowo, czyli ten nasz kochany mikrobiom, o którym musimy również dbać. Także ja wprowadzam substancje aktywne stopniowo, zaczynając oczywiście od tych mniejszych stężeń, przechodząc do tych większych stężeń. I jedną taką z moich ulubionych substancji aktywnych jest m.in. retinol, do którego wracam zawsze w okresie jesienno-zimowym, ale zanim zacznę stosować większe stężenia retinolu w mojej pielęgnacji, to zaczynam od złuszczania i tutaj wchodzą kwasy. Kwasy, które też bardzo lubię i które też bardzo fajnie sprawdzają się w pielęgnacji jesienno-zimowej, przynoszą bardzo fajne efekty, ale jeśli chodzi o kwasy, to też musimy wiedzieć, jakie kwasy do danego typu skóry, jakie stosować, żeby nie przedobrzyć, żeby to złuszczanie nie było zbyt mocne, zbyt agresywne dla naszej skóry i też nie powodowało, czy to podrażnienia, czy jakiegokolwiek uczulenia, żeby dobrze komponowało się z innymi substancjami aktywnymi z preparatów, które używamy, ale też, żeby
nie było na nas fotouczulające. Czyli nie możemy zbyt mocno złuszczać w domowych warunkach naszej skóry, żeby później w ciągu dnia nie nabawić się na przykład przebarwień, jeśli niedokładnie stosujemy filtry. Zresztą ja już na temat filtrów Wam wielokrotnie opowiadałam, przedstawiłam Wam, jak wygląda moja poranna pielęgnacja i pamiętajcie o tym, że jeśli zaczynacie stosować mocniejsze substancje aktywne w Waszej jesienno-zimowej pielęgnacji, to filtry są obowiązkiem. I to nie jest tak, że Wy sobie nakładacie filtr z samego rana i później przez cały dzień macie dość. Nie, bo to tak nie działa. Musicie pamiętać o tym, żeby taki filtr dokładać i skórę odpowiednio chronić. No ale dobrze, co ja robię? Więc ja powiem Wam, że mam naprawdę ułożony plan mojej pielęgnacji na najbliższe miesiące i tutaj też opowiem Wam o tym, jak już zaczęłam tą moją jesienną pielęgnację na początku września i pewne substancje zaczęłam wprowadzać. I teraz tak, między innymi w mojej pielęgnacji pojawiły się dwa takie oto preparaty, również od marki Origins i to są preparaty, które mają działać ujędrniająco, regenerująco, odbudowująco na skórę. Mamy między innymi serum z bardzo dużą ilością substancji aktywnych. W ogóle powiem Wam, że skład tego serum jest ogromny i mamy tutaj dużo ekstraktów, dużo olejków, dużo fajnie nawilżających, regenerujących substancji. Mamy też między innymi w tym serum estry rzeżowy, mamy olej różany, lawendowy, mamy kofeinę, mamy też substancję, którą bardzo lubię, czyli argirelinę, peptyd, który daje podobny efekt jak botoks i uzupełnieniem serum, bo jak wiecie po nałożeniu serum musimy nałożyć jeszcze jakiś preparat, jest z tej samej serii krem nawilżający na noc, który w składzie ma retinol, ale to jest taka dosłownie niewielka ilość stężenia tego retinolu i ta kompozycja sprawdza się u mnie bardzo, bardzo fajnie. Serum ma postać takiego lekkiego kremu, takiego powiedziałabym lotionu, bo to nie jest preparat żelowy, ani też wodnisty, taki bardziej kremowy i on momentalnie wchłania się w skórę, ale jej nie podrażnia, nie przesusza, nie ma takiego efektu napięcia, ściągnięcia. A jeśli po serum nałożę jeszcze dodatkowo ten nawilżający krem z retinolem, to naprawdę skóra z samego rana wygląda przepięknie. Ona jest odświeżona, rozjaśniona, jest nawilżona, jest lekko napięta. To są naprawdę bardzo fajne preparaty o ciekawych składach i z fajnymi substancjami aktywnymi. Także ja sobie stosuję maksymalnie dwa razy w tygodniu takie oto połączenie. W inne dni, kiedy nie stosuję takiego połączenia, sięgam po maski nocne, całonocne, zaraz Wam je pokażę, ale jest też jeszcze coś, co robię dodatkowo w tej mojej pielęgnacji, czyli mam tutaj na myśli złuszczanie. Preparat, o którym opowiadałam Wam ostatnio w filmie na temat marki The Ordinary, to jest peeling. Peeling 30% AHA, 2% BHA. Peeling z kwasami, który ma za zadanie złuszczać naszą skórę w delikatny sposób, odświeżać ją, likwidować niewielkie przebarwienia. Niewielkie, bo to nie są kwasy, które podziałają na stare, głębokie, mocne przebarwienia. Zresztą myślę, że na temat przebarwień będzie tutaj film na moim kanale, więc wszystko Wam dokładnie o tym opowiem. Natomiast ja ten peeling stosuję maksymalnie dwa razy w miesiącu. Dwa razy w miesiącu, dlatego że tak jak Wam powiedziałam, używam również złuszczającą piankę z kwasem glikolowym, ale używam jeszcze jeden preparat z kwasem, który zaraz Wam też pokażę, natomiast wykonuję właśnie sobie taki peeling. Po tym peelingu nakładam serum, serum z kwasem hialuronowym od marki The Inkey List. To jest serum, które ma niewielki skład, ale jest on bardzo fajnie skomponowany. Nie ma tutaj jakichś dziwnych substancji kontrowersyjnych i całej reszty. Jeden z, moim zdaniem, z lepszych produktów, jeśli chodzi o markę The Inkey List. Konsystencja jest bezbarwna, delikatna, powiedziałabym taka lekko żelowo-wodnista. I to jest preparat, który ma głównie ten kwas hialuronowy, który ma pozostać na mojej skórze i ma po tym złuszczaniu ją nawilżyć. Więc nakładam sobie odrobinę tego serum na skórę twarzy, szyi i dekoltu i następnie jeszcze zabezpieczam moją skórę w odpowiedni sposób, czyli nakładam
kurację kremowo-nawilżającą z estrami cholesterolu i ektoiną z Bandi. I to jest takie moje must have, jeśli chodzi o działanie złuszczającego peelingu, kwasu w mocniejszym stężeniu, ale później zabezpieczenie skóry. Bo nam nie zależy na tym, słuchajcie, żeby ta skóra po złuszczaniu zaczęła nam się, żeby pojawiały się na niej takie suche skórki, na pewno wiecie doskonale o co chodzi. Nie zależy nam też na tym, żeby ta skóra była tak mocno napięta, żeby ona była przesuszona. Jeśli działamy złuszczająco, czyli pozbywamy się tych martwych komórek na skórka, to musimy też dodać jakichś substancji odżywczych dla naszej skóry, odbudowujących, żeby ona nam fajnie pracowała i żeby też nie zniszczyć tego hydrolipidowego płaszcza, o którym wam wcześniej wspominałam. I takie połączenie, czyli właśnie peeling, serum z kwasem hialuronowym i do tego jeszcze cholesterol, ektoina, czyli ta kuracja nawilżająco-kremowa, to jest u mnie taka cudowna bomba wypełniająca tą całą moją pielęgnację. I tak jak mówię, to robię dwa razy w miesiącu, tak samo jak dwa razy w miesiącu stosuję sobie właśnie tę oto piankę. Po tej piance lubię również nałożyć tę kremową konsystencję, kremową kurację od Bandi. Też bardzo fajne połączenie, nic na skórze się nie dzieje i tak jak mówię, nie ma tego efektu złuszczania widocznego na skórze, którego my kobiety nie lubimy, który często pojawia się w momencie, kiedy nakładamy sobie podkład i coś nam się roluje, coś nam się dzieje i my się zastanawiamy, co się tak naprawdę dzieje. A to się dzieje to, że mamy efekt złuszczania. Także to połączenie też bardzo dobrze mi się sprawdza, ale jeszcze jeden kosmetyk, który pojawia się u mnie co drugi dzień, to jest również preparat z kwasami i mam na myśli tutaj Liquid Gold z kwasem glikolowym. Jak widzicie, kwas glikolowy króluje u mnie, jeśli chodzi o tę jesień, bo mam go w piance oczyszczającej, mamy bazę z kwasu glikolowego w serum, w tym peelingu z The Ordinary i tutaj mam jeszcze kwas glikolowy w takiej postaci, to jest lotion, czyli taka forma, płyn złuszczający, ale jego nie stosuję na całą moją twarz. Stosuję go tylko i wyłącznie w strefie T, która zdecydowanie mocniej mi się przetłuszcza i gdzie pojawiają się zaskórniki. I robię to w ten sposób, że odrobinę tego płynu wylewam sobie na wacik i przykładam wacik raz w danym miejscu, czyli tutaj na czole, w okolicy nosa i na brodzie. Płyn złuszczający stosuję zawsze po toniku, czyli najpierw przywracam regularne pH, odpowiednie pH mojej skóry, stosując tonik, a później dopiero nakładam preparat złuszczający, a po nim serum lub też krem lub maskę całonocną. Muszę dodać jeszcze jedną ważną informację, a mianowicie to, że tutaj w przypadku serum Origins mamy pojemność 48 ml i używam dosłownie może 3 pompki tego produktu, żeby sobie zaaplikować na skórę. Tutaj natomiast mam pojemność 30 ml, jeśli chodzi o ten krem i on za chwilę mi się tak naprawdę skończy, bo jego nakładam zdecydowanie więcej niż serum. I dostałam w prezencie od Pawła, którego doskonale znacie, kolejny preparat, tym razem już od Estée Lauder Perfectionist Pro, który w składzie ma również retinol i ten preparat pojawi się u mnie jako zamiennik tego kremu. Nie wiem jeszcze, czy będzie dobrze się łączył z serum z Origins, mam taką nadzieję, zobaczymy, natomiast ten preparat zacznę sobie testować, sprawdzać, myślę, że już tak w grudniu, chociaż może nawet pod koniec listopada i zobaczymy, bo wiem, że on jest bardzo drogi, skład ma całkiem ciekawy, ale no tak jak mówię, będzie to kolejny preparat, który się pojawi z retinolem u mnie w pielęgnacji. Natomiast myślę, że już pod koniec grudnia zacznę wprowadzać nieco wyższe stężenia retinolu, między innymi z preparatów marki The Ordinary. I tutaj tak się zastanawiam, chyba jak będę robić film na temat retinolu, o który tak bardzo mnie prosicie, to wtedy pokażę wam dokładnie preparaty, które będę stosować, bo myślę, że teraz nie ma sensu, żebym wam o wszystkich opowiadała, jeśli chodzi o retinol i je pokazywała, bo wtedy zrobimy sobie taki kompletny film. Mam nadzieję, że to też zaspokoi waszą ciekawość i zobaczycie, jak to u mnie
wygląda. Pamiętajcie, że z retinolem też jest tak, że wprowadzamy go zawsze od najniższego stężenia przez najwyższe stężenie i żeby retinol miał szansę zadziałać, musimy stosować go minimum 3 miesiące. To jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy to jest ten czas, kiedy dochodzi do zmian komórkowych, zmian DNA w naszych komórkach. Muszę jeszcze wspomnieć o pielęgnacji oczu, bo ona też, okolicy wokół oczu, bo ona też pojawia się zdecydowanie w tej wieczornej pielęgnacji i tutaj nie będzie nowości, pokażę Wam to, co pokazywałam Wam w mojej porannej pielęgnacji, a mianowicie serum z marki Yonel, które stosuję rano i wieczorem, serum ujędrniające z bardzo ciekawym składem i na to krem treściwy, krem od Clinique. On ma taką konsystencję masełka i bardzo fajnie rozprowadza się w połączeniu z tym serum. Nie mam absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o podrażnienie, uzawienie oczu. Nie, ale jest to bardzo fajna kompozycja. U mnie idealnie się sprawdza, także to połączenie mam w porannej pielęgnacji, ale również w wieczornej pielęgnacji. I nie stosuję w wieczornej pielęgnacji okolicy oczu serum z kofeiną z The Ordinary, o którym też Wam już wspominałam, ponieważ nie mam takiej potrzeby, bo tamten produkt sięgam tylko i wyłącznie w porannej pielęgnacji raz na jakiś czas. Jest jeszcze jeden kosmetyk, o którym chciałam Wam powiedzieć, który też zaczęłam sobie stosować we wrześniu, a dostałam go do przetestowania od marki Estée Lauder i to jest jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie, w takim właśnie granatowym słoiczku, krem z serii Supreme, Revitalizing Supreme Night. I pewnie większość z Was teraz mi tutaj powie, że te kremy z tej serii na dzień mają nieciekawe składy. Ja się z Wami zgodzę, bo nie wszystkie są w dobrych składach. Natomiast ten preparat, o dziwo, ma naprawdę bardzo dobry skład. Ten skład jest długi, jest treściwy i taki też jest ten krem. To jest krem dla osób, które posiadają skórę suchą, przesuszoną, które potrzebują odżywienia, które stosują intensywnie złuszczające kuracje lub też zabiegi złuszczające, na przykład z laserem. Ten krem jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi o skład, bo tutaj mamy ogromną ilość ekstraktów, ale też olejków. Wśród nich znajdziemy między innymi masło shea i znajdziemy olej kokosowy. I teraz uwaga, olej kokosowy jest bardzo fajną, naturalną substancją, natomiast nie jest to krem dla osób, które posiadają cerę przetłuszczającą się, za skórniki, cerę tłustą i osoby, które też często cierpią na wypryski na twarzy, czyli te niespodzianki i bardzo często narzekają, że jakiś krem ich skórę ich zapchał, słowo, którego bardzo nie lubię, ale no właśnie, tutaj wysoko w składzie jest olej kokosowy i jest masło shea, a są to substancje, które zaliczamy do naturalnych substancji komedogennych, więc musicie wziąć poprawkę, że to nie będzie preparat dla Was, jak również to, że tutaj mamy bardzo dużo olejków, więc to też nie jest kosmetyk dla osób, które posiadają ten typ skóry, o którym wcześniej Wam wspomniałam. Natomiast tutaj oprócz tego, że mamy te substancje aktywne w postaci olejków, tego masła shea, gliceryny, nie ma też tych nieciekawych substancji kontrowersyjnych. Owszem, pojawia się delikatny silikon, który jest łatwo zmywalny gdzieś tam na początku w składzie, ale to nie jest taka substancja, która powoduje wypryski, więc tutaj nie musicie się tego obawiać. Natomiast tutaj w tym kremie znajdziemy też ekstrakt moringa, który bardzo fajnie działa na skórę. Znajdziemy też kofeinę. I uwaga, uwaga, coś dla osób, które cierpią, które nie mogą spożywać glutenu, które są osobami cierpiącymi na właśnie ten gluten, gdzie nie mogą go używać i tak dalej. Tutaj mamy ekstrakty, proteiny z pszenicy. Więc uwaga, to też jest substancja, która ma w sobie gdzieś ten gluten i to nie będzie preparat dla osób cierpiących na zbyt dużą dawkę glutenu, dla osób, które ograniczają gluten w swojej diecie i nie tylko, więc to też musicie wziąć pod uwagę. Natomiast polecam Wam sprawdzić skład tego kosmetyku. On jest naprawdę bardzo treściwy, bardzo przyjemnie się go rozprowadza, delikatnie pachnie, pozostawia tą skórę tak mocno nawilżoną, bym powiedziała, i rzeczywiście rano wygląda ona bardzo, bardzo dobrze.
Ale ja w związku z tym, że jestem posiadaczką cery mieszanej, nie mam problemów z zapychaniem skóry, czy też z wychodzeniem gdzieś na mojej skórze nieprzyjemnych wyprysków. Nie stosuję pod ten krem żadnego serum, bo to już by było za dużo. Ja go używam raz na jakiś czas, stosuję go raz w tygodniu, kiedy widzę, że moja skóra jest mocniej przesuszona, kiedy potrzebuję takiej dawki nawilżenia, silnego nawilżenia, to albo, tak jak Wam wspominałam, sięgam po kurację z Bandy, którą kocham od lat i ona się u mnie świetnie sprawdza, albo właśnie testuję sobie na razie ten krem. Także za jakiś czas opowiem Wam o nim nieco więcej, przejdę też do takiego mocniejszego, intensywniejszego stosowania tego kremu w momencie, kiedy wprowadzę też mocniejsze dawki retinolu. No i na zakończenie tego dzisiejszego filmu odnośnie mojej aktualnej jesienno-zimowej pielęgnacji muszę Wam wspomnieć też o preparatach, które pojawiają się w tych dniach, gdzie nie stosuję żadnych kuracji, nie stosuję złuszczania, nie stosuję peelingów czy też retinolu. I są to całonocne maski. Ktoś z Was kiedyś pod jednym z moich filmów, gdzie opowiadałam Wam o tym, że czasami nie nakładam pielęgnacji na noc, że mi się po prostu nie chce, że jestem takim leniuszkiem troszkę pod tym względem, napisał mi wtedy, że fajną opcją jest po oczyszczaniu właśnie zastosowanie takiej całonocnej maski i tutaj nie ma żadnej wymówki na to, że się nie chce, bo taki preparat świetnie działa. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja mam swoje ulubione maski całonocne, myślę, że też o nich Wam kiedyś opowiem. Uważam, że to jest świetne dopełnienie pielęgnacji, kiedy naprawdę nie chce nam się wykonywać tych wszystkich ruchów, masaży, jakichś złuszczań, peelingów i całej reszty. Jesteśmy zmęczone, ale mimo wszystko zmywamy ten nasz makijaż i chciałybyśmy, żeby skóra następnego dnia wyglądała dobrze. To rzeczywiście maski całonocne są świetnym rozwiązaniem, chociaż nie ukrywam, że zdarza mi się, tak jak Wam powiedziałam, nie nakładać absolutnie na skórę nic, bo po prostu mi się zwyczajnie nie chce. Natomiast staram się w tej jesienno-zimowej pielęgnacji jednak tego kroku nie pomijać, bo o ile jeszcze latem, kiedy mamy upał, kiedy jest gorąco, kiedy wieczory są takie gorące, a kiedy my się pocimy, po prostu mi się zwyczajnie nie chce, to już jesienią i zimą staram się, żeby te wymówki się nie pojawiały. No i właśnie, w mojej takiej jesienno-zimowej pielęgnacji pojawia się bardzo dużo tych masek całonocnych i tutaj jedną z nich jest między innymi maska od Yasumi, Mamushi ARG Mask. Świetna maska, bo mamy tutaj w składzie argirelinę, o której też już Wam wcześniej wspominałam, czyli tę substancję, ten peptyd działający ujędrniająco na naszą skórę, blokujący te nasze zmarszczki mimiczne, wygładzający i tak dalej. I to jest bardzo fajny preparat, bardzo fajna maska, która rzeczywiście rano daje ten efekt napięcia skóry i ta skóra jest taka odświeżona, jakbyśmy całą noc pięknie odpoczywały. Mam też maskę, do której wróciłam. Jest to maska z Origins Drink Up Intensive, całonocna maseczka, która obłędnie pachnie. Uwielbiam ją za ten zapach, który tak przyjemnie umila mi cały ten proces wieczornej pielęgnacji. I to jest maska nawilżająco-odżywcza, taka, która rzeczywiście ma dawać efekt ładnej, wygładzonej skóry, nawilżonej, takiej promiennej. I ja bardzo lubię do niej wracać. Teraz już we wrześniu znowu zaczęłam ją stosować, także też jest ta maseczka i coś, o czym również chciałam Wam powiedzieć, to jest słynna maska Jet Lag. Na pewno większość z Was o tej maseczce słyszała, Summer Fridays, bo swego czasu one robiły furorę na polskim i zagranicznym YouTubie i ja tę maskę też przetestowałam i powiem Wam, że według mnie, jeśli chodzi o działanie, to działanie, które gwarantuje nam producent, czyli w 10 minut nowa skóra po podróży, po tym zmęczeniu i tak dalej, no to jest po prostu kwestia moim zdaniem przereklamowana i ta maska w 10 minut nie jest w stanie dać Wam idealnej skóry, takiej jakbyście, no nie wiem, odmłodniały, stały się piękne, nowe i w ogóle nie wiadomo co. No nie, słuchajcie, no nie. Ta maska bardzo fajnie nawilża, ale jeśli chcecie ją sobie przetestować i wypróbować na własnej skórze, a od razu zaznaczam, to nie jest tania maska, to ja Wam polecam mój sposób na nią i wtedy to działanie jest zdecydowanie bardziej widoczne.
albo nakładacie ją na 20 do pół godziny, 20 minut do pół godziny i dopiero ją zmywacie. Wtedy ten efekt jest widoczny, chociaż no nie taki jak nam sugeruje producent. Albo robicie też tak jak ja, czyli nakładacie maskę na całą noc. I wtedy rzeczywiście rano skóra wygląda pięknie. Ona jest wypoczęta, nawilżona, nie ma żadnych zaczerwienień, nie ma podrażnienia, jest takie, jakbym powiedziała, ukojenie. Ta skóra wygląda po prostu dobrze i podobnie jak w przypadku tych maseczek, które Wam wcześniej pokazałam, rzeczywiście rano wyglądamy na wypoczęte, ale zastosujemy ją, właśnie tak jak mówię, w postaci takiej maski całonocnej i wtedy ten efekt rzeczywiście gdzieś tam się pojawia. Natomiast te 10 minut, o którym nam tu sugeruje producent, no nie, po prostu nie, pod tym względem maska jest przereklamowana, ale w takim dłuższym stosowaniu spróbujcie i zobaczycie, czy rzeczywiście pojawia się ten efekt nawilżenia, według mnie tak. No i już tak podsumowując, wszystko w tej mojej wieczornej pielęgnacji nie może zabraknąć masek. Płacie. Ja też je uwielbiam, wiem, że Wy również. Maski w płacie to jest takie u mnie must have. Ja najczęściej robię tak, że wieczorem zmywam sobie makijaż, robię te wszystkie moje kroki ulubione, odświeżające, pielęgnujące, tonizuję skórę i dopiero nakładam maskę w płacie, czytam książkę, oglądam jakiś film, sprawdzam coś na YouTubie, prasuję, to jest też bardzo dobre rozwiązanie w takiej maseczce, coś ogarniam w domu, zmywam, ściągam maseczkę i najczęściej już po maseczce nie nakładam nic, dlatego że jeszcze na tej mojej skórze pracują te substancje aktywne, chyba że jest to maska oczyszczająca w płacie, no to wtedy nakładam normalnie pielęgnację lub też maska ujędrniająca, która nie posiada w składzie substancji nawilżających, to wtedy też zamykam całą tą pielęgnację po masce w płacie jakimś kremem lub też maską całonocną, bo tak też czasami mi się zdarza. Także widzicie teraz, ta moja wieczorna pielęgnacja jesienno-zimowa nie do końca jest taka, powiedziałabym, lekka i tych preparatów jest tutaj bardzo, bardzo dużo, a w kolejnych miesiącach pojawią się następne, ale ja staram się jednak w okresie jesienno-zimowym wieczornej pielęgnacji przyłożyć się do niej, zastosować więcej substancji aktywnych, podziałać bardziej intensywnie, jeśli chodzi o regenerację, odbudowę, nawilżenie, bo zaraz wejdziemy w okres zimowy, spadnie nam temperatura dosyć mocno, zacznie się ogrzewanie, już się w sumie zaczęło, ogrzewanie w naszych mieszkaniach, więc też zmienia się powietrze, ta skóra robi się bardziej przesuszona i jeśli do tego dołożymy jeszcze silnie złuszczające substancje aktywne, jeśli dołożymy do tego retinol, no to ta skóra jednak pracuje inaczej i ona potrzebuje w tym czasie substancji, które będą nawilżały, chroniły, odbudowywały, ceramidy, kwas hialuronowy, estry cholesterolu, substancje typu emolienty, które też będą tworzyły na naszej skórze film ochronny. Musimy tego naszej skórze dostarczać. Także pamiętajcie o tym, że jeśli zaczynacie stosować silne substancje aktywne, złuszczające, odbudowujące, przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, to pamiętajcie, że musicie równoważyć tę Waszą pielęgnację i dodać też takie substancje, które będą odbudowywały, wzmacniały i chroniły Waszą skórę. Jak zwykle się rozgadałam, ale mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Listę wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie do tego dzisiejszego filmu, więc możecie sobie tam rozwinąć, wszystko dokładnie sprawdzić. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego filmu. Jak zwykle będzie on długi, pogadałam sobie. Jestem teraz ciekawa, jak wygląda u Was pielęgnacja jesienno-zimowa, ta wieczorna oczywiście. Dajcie znać, czy Wy też zaczynacie stosować kwasy, czy wprowadzacie retinol, po jakie kosmetyki sięgacie, jak przebiega u Was ten proces pielęgnacji jesienno-zimowej, jak sobie to wszystko komponujecie. Czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!